Witajcie. Dzisiaj zabiorę Was w nietypową podróż. Niepołączona żadnymi głównymi drogami z Neusetra Industrium Rode, przez długi czas była zapomnianym i zaniedbanym obszarem przemysłowym w południowym Sztokholmie. Pamiętam, jak w 2009 roku, zwiedzając tę dzielnicę, wjechałem w boczną drogę. Widok rozpadających się budynków przemysłowych, sterty śmieci i dwie przyczepy kempingowe, w których mieszkały romskie rodziny, zapadł mi głęboko w pamięci. Do tego czasu nie miałem potrzeby zaglądać w to miejsce. Widać, nie tylko ja miałem mieszane uczucia, gdyż z inicjatywy kilku zapaleńców postanowiono zmienić to miejsce. Stało się to w 2014 roku, kiedy właściciele posiadłości wyrazili zgodę na zamalowanie szarych i zniszczonych ścian przez artystów graffiti. Neusetra Graffiti Wall of Fame stała się w ten sposób jedną z największych wystaw graffiti w Europie. Położona na przedmieściach Roxette wystawa plenerowa dostępna jest przez cały rok. Oznacza to, że w ciągu roku zmieniają się ścienne graffiti. Choć miejsce to jest na uboczu i nie prowadzi tu żadna główna droga, warte jest odwiedzenia. Jeśli choć trochę interesuje Cię sztuka uliczna, nie będziesz zawiedziony. Zarówno szwedzcy, jak i międzynarodowi artyści co roku przenoszą na ściany swój charakterystyczny styl. Jest tu również otwarta ściana, na której każdy, kto przestrzega zasad, może zaprezentować swój kunszt. Każdej wiosny odbywa się coroczny festiwal z muzyką, DJ-ami i malowaniem na żywo, aby odsłonić nowe murale. W ciągu lata otwiera się tu kilka oficjalnych wernisaży.
zbliża się coroczny festiwal sztuki ulicznej, nie tylko graffiti. Zamierzam zrobić obszerny materiał z tej imprezy, tak więc jeśli choć trochę interesuje Was szeroko pojęta sztuka uliczna, już teraz zapraszam na kolejny film na moim kanale. Aby nie przegapić relacji z największego w Europie festiwalu tego typu, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szwecji, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Do zobaczenia!